Jerzego Jaroszewskiego. Witam naszych gości, szczególnie spoza uczelni. Oficjalne otwarcie Nocy Biologów, trzeciej już edycji Nocy Biologów. Bardzo proszę pana rektora. Dzień dobry państwu, panie dziekanie, szanowne kolegium dziekańskie. Na wstępie, witając państwa, chciałbym przede wszystkim podziękować sprawcom dzisiejszego spotkania, czyli Wydziałowi Biologii i Biotechnologii, który zorganizował już trzeci raz na dziekanów pieśni Noc Biologów. Jest to bardzo ważne wydarzenie promujące nauki biologiczne, które w tej chwili bardzo dynamicznie się rozwijają. Nie tylko w naszym uniwersytecie, ponieważ Noc Biologów jest organizowana w wielu ośrodkach. Pierwsza, o ile dobrze pamiętam, była organizowana w 16, druga w 19. Teraz jeszcze nie ma oficjalnych relacji, natomiast na pewno będzie to ponad 20 jednostek. Jest to piękne wydarzenie, które zachęca do bycia z nauką młodzież, dzieci, które w sposób bardzo przystępny mogą uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, które zostały, czy imprezy, które z tego okresu zostały zorganizowane przez Wydział. Są to wystawy, są to pokazy, są to warsztaty, są to wycieczki, zatem program bardzo atrakcyjny, które będą trwały przez wiele godzin, ale są to też możliwości bezpośrednich rozmów z naukowcami, którzy zajmują się szeroko pojętymi naukami biologicznymi. Żeby nie przedłużać, serdecznie witam wszystkich na trzeciej nocy biologów, która będzie trwała przez wiele godzin. Życzę państwu, żebyście wynieśli jak najwięcej dzisiejszych spotkań. Zachęcam młodzież do korzystania w pełni. Być może zaszczepi się w nich zalążek naukowca, co przyczyni się do tego, że przyjdą na nasz uniwersytet studiować, a później będą korzystać z pięknych sal, którymi dysponują nasi uczeni i będą robić badania naukowe, które przyniosą w grubę naszemu uniwersytetowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Młodzież jak bardziej słychać niż widać już jest. Także już są różnego rodzaju wystawy, konkursy, laboratoria, warsztaty od godziny mniej więcej. Zapraszam państwa do udziału. Kończymy o 22:00. Myślę, że impreza będzie udana. Zapraszam państwa. Mody. Właśnie jak było Święto Róży ostatnie, to był pokaz mody, prezentowały dziewczynki modę florystyczną na tej ścieżce. Tutaj kilka takich propozycji rzeźb ogrodowych. Właśnie w naszym ogrodzie zakochanych będą stały latem rzeźby aniołów. Bardzo kocham róże anielskie i u nas w ogrodach takie róże można zobaczyć. One raz, że pięknie wyglądają, a poza tym mają cudny zapach. Także zapraszam do podziwiania takich róż angielskich w naszych ogrodach. I te róże angielskie posadzone są tak jakby w presie całego ogrodu z jednej i z drugiej strony. Niższe piętro natomiast stanowią niskie obwódki z berberysu. Posadziliśmy w tym ogrodzie ponad 1000 sadzonek berberysu, które będą stanowiły niskie obwódki i patelki dla róż. Kolejne zwierzę na różankę. Tu po prawej stronie, takie nostalgiczne, różowe, różowe róże, które pinocie pachnie pewnie. No i jeszcze raz tutaj widać właśnie na tym placu. Fabryka. Też wygląda wam troszkę chili. Bardzo, bardzo ostre jest. Kolejny slajd przyjmujący nasze róże. Kolejny slajd przyjmujący nasze róże. Bardzo odporna, ma mieszanka. Polecam to róże do uprawy. Nie wiem, czy jest bardzo ładna, taka nacapiana wizualnie. Piękny efekt, ale pięknie pachnie. Róża miną do pierwszych przymrozków, także one nie rozwiązane w tym sposób. Także polecam to róże, bo się naprawdę cieszą oko przez taki bardzo długi czas. Po prawej stronie są różne odwiedzające. Chciałabym zaprosić państwa w przyszłym roku, to będzie drugi weekend lipca, drugie święto róże i na pewno będziemy przedstawiać wystawę różki i aranżacji florystycznych. Na pewno będą pokazy mody florystyczne. W zeszłym roku tak świetnie wyszło to przedstawienie, że w tym roku również będziemy prezentować. Proszę.
będzie koncert muzyki instrumentalnej w ogrodzie. W zeszłym roku prezentowaliśmy grę na pianinie i organie. Będą zapisywane na naszym blogu oraz stronie internetowej. Także jeżeli zainteresowany, nie znam adresu strony internetowej, tutaj są ulotki, można się później poczęstować i wziąć. Dobra, poczekajcie, chodźcie, jeszcze raz. Tutaj taki slajd właśnie prezentujący nas, bo ja jestem wśród dziewczynek z naszego roku. One nadają swoje wiarowości narodowi, bierzemy się na wielość wysokie, ponad wysokości, idealnie się prezentują, Kolejne ujęcia białego ogrodu, jak już wspomniałam wcześniej, postawione są tabliczki z napisami, tak ogród biały, a tutaj pokażę sprawę na dość ciekawe kwiaty. Ciekawe, czy mi o to wyjście? Zbierają, albo wiedzą, że jest chroniony, albo nie wiedzą. Pokażę. No nie powinno się tego robić na pewno. A czy ma, może pan powiedzieć, czy teraz zimą jakieś grzyby rosną? Ja dawno, przepraszam, dawno nie byłem w lesie. Ale nie chodzi mi takie o jesienne, tylko takie, które rosną zimą tylko. A zimą jest taki grzyb, który rośnie nawet wtedy, kiedy pada śnieg. On nie rośnie tylko wtedy, kiedy jest wielki mróz. Kiedy jest bardzo wielki mróz, to przestaje rosnąć, a kiedy się tak odwisz pojawia, to znowu wyrasta i nazywa się takie drobne kapusiki, one są zasuszone, tak? Ale tym się charakteryzuje, że mają takie bardzo czarne, zamszowe nóżki. Takie żółtawe kapusiki. To jest, tutaj mamy, tak? Pomienica zimowa, albo albo zimówka aksamiton czonkowa. Polski nas wszystkich nie wie. Ja jestem przyzwyczajony do zimówki aksamiton czonkowej. Pomarańczowy. Ona wygląda tak troszeczkę jak okienka, ale właśnie ma charakterystyczne czarne nóżki. I ona właśnie rośnie na drobę zimą, na grudniu do marca, ale wtedy, kiedy pada śnieg. Tak, i można ją jeść, teraz pójść ją, zebrać na przykład. Można ją jeść, według Chińczyków jest to najsmaczniejszy, Japończyków, przepraszam, najsmaczniejszy grzyb bielony. Czyli teraz zimą możemy jeszcze pójść na grzyby. Nazywają go enoki. Taka nazwa, tak? Enoki. Japończycy bardzo lubią grzyby, podobnie jak Polacy. Według nich ten jest najsmaczniejszy. Ja szczerze mówiąc, bo nie jadą. Ale nie jest chroniony. Nie, zimówka nie. A słuchajcie, inna taka chińska nazwa chyba, albo japońska, nie umiem w tej chwili powiedzieć. Słyszeliście o grzybach mun? Tak. Chińskie grzyby. W chińskich potrawach można znaleźć takie czarne skrawki, które tak trochę zgrzytają, zęba są takie łykowate. Może być smaczne, nie są, ale są, zawsze się znajdują. Ale wyglądają tak, kiedyś są świeże, ktoś to wziął do ręki. Nie są trujące, są jadalne, może jakiś w sklepie, na przykład w supermarkecie w Orzeczkach. Jako grzyby mun. Podacie sobie. Kiedy wysychają, no to są twarde takie. Zobaczcie, jak to jest. To jest jak skóra, tak? Uszak bzowy, który w Polsce rośnie na bzach, o tym, że te właśnie głównie jesienią. Co prawda, te grzyby mun to jest taki azjatycki kuzyn tych grzybów, ale wygląda tak samo. I podpiszcie jeszcze za ruszy, tak? Tylko to jest choroba powodowana przez grzyby.
Kukurydza. Kto lubi kukurydzę? Słodka jest czy słona? Trzeba podpisać słodka. Słodka. A zobaczcie, tak wygląda zdrowa kukurydza? Zjadłeś taką kukurydzę czy nie? A no widzicie, czyli są? Zobaczcie. Tak? Tu jest marchewka. Świetnie. Jest zdrowa czy chora? Widzicie taki biały nalot? Z czarnymi takimi kuleczkami. O, to są wszystko grzybki. Proszę, możecie sobie obejrzeć. Widzicie? I taka marchewka już się nie nadaje do spożycia. Proszę sobie, możecie przejść i tutaj obejrzeć. Tam mamy orzech, jabłko, gruszkę, zobaczcie. A to była malinka. Kto lubi malinki? Zobaczcie, tu taki szary grzybek, on też na truskawkach występuje. Wiecie? I zniszczył malinki. Jednym elementem cię to jest bardzo dobrze, wiesz? A co to jest, proszę? A to jest ta śliwka, słuchaj. Inny grzybek wnika do takiej śliwki. I zobacz, powoduje, że nie ma. Coś śliwka ma w środku twardego? Pestkę. I ten grzybek powoduje, że w ogóle pestka się nie rozwija. Wiesz? Tu jest jeden grzybek, który powoduje, że tak. A tu taka choroba. Zobacz, jak wygląda ten owoc. Straszny, co? I w ogóle nie nadaje się do jedzenia. Nie. Nie, one nie są trujące. Tak? Nie są, czyli że jak przez przypadek dotkniemy... Te akurat pan powiedział, że to nic się nie stanie. Pan powiedział, że można dotykać tych grzybów. Ale to nie stanie, nie są trujące. Są trujące. Nie stanie się nic złego. To może wspomnimy albo opowiemy, że jest to taka technika, która wykorzystywana jest do rozdziału różnych mieszanin. Musicie sobie wyobrazić, że jakaś mieszanina posiada różne cząsteczki, które mają różną wielkość, różny kształt. Macie tak przedstawione bardzo prosto. Dokładnie. I właśnie ta zasada jest wykorzystywana w tej metodzie. Używamy do tego takiego aparatu. To jest właśnie aparat do elektroforezy. W środku jest umieszczony taki żel, w którym widzicie takie dziureczki. Te dziureczki to są studzienki, na których nakładamy naszą mieszaninę, którą chcemy zbadać. Tak, możecie dotknąć, zobaczycie. I on jest umieszczany na takich saneczkach i po prostu jak już nałożymy naszą mieszaninę, przygrzewamy to wszystko. Tu są dwie elektrody i podłączamy to po prostu do prądu, żeby one się rozdzielały. Żeby po prostu nie przynosiły się tutaj Jak myślicie, które są większe? Te, które są...
które płynie do zmywania naczyń, to jest zwykły guzik. I teraz razem ze mną włożymy to pionowo. Ale jaja, nieźle. Na tym mleku zaszła odpowiednia reakcja. Aha. I polega to na tym, że w mleku znajduje się tłuszcz. Płyn do zmywania. Ma? Proszę? 2% ile ma? To jest chyba 3,2. 3,2%. Takie zamrozki. Dokładnie zwykłe mleko. A co w tym bardziej? No nie, to jest tylko bardziej. A to, że on się tak po prostu rozchodzi i miesza i kręci się, staje tęcza, jest spowodowane tym, że w mleku jest tłuszcz. Są takie malutkie, porozbijane kropeczki tłuszczu. Trzeba właściwości, które polegają na powodowaniu trój. Dlatego jeśli przyłożymy o to, jaki to ma związek z nami, z biologami, z naukowcami, to jak możecie tutaj zobaczyć na prezentacji, bardzo często stosuje się suchy lód do transportu, w takim normalnym życiu, w cateringu, w chłodniach, no a u nas z doświadczeniem. To jest, zobaczcie, bo tu jest wrząsa woda, tak, z jakimś warnikiem. Tutaj jest suchy lód. On jest, to jest, a wiecie, co to jest suchy lód? To wrzuci go fajnie. A tutaj, wiecie, co to jest? Nie, to jest sprasowany dwutlenek węgla. Tak, stalowy. Wiecie, jest bardzo silny, tak? To są warniki, tak, że to po prostu lepiej wyglądało, tak? No i stanowi złożymy na lampę, to jak wrócicie z tym olej, to zobaczcie, co się dzieje. Właśnie dostawiamy do jednej strony, to się położę, to się nie rozłoży, to